Z jednej strony jesteśmy dumni z tego, że możemy pomóc, a z drugiej strony smutni, że jednak my musimy organizować im Mistrzostwa Ukrainy. Ale wiemy, jaka jest sytuacja, jest agresor, terrorysta, który napadł na ich kraj. Niestety tak to wygląda. Ale już patrząc, jeżeli mówimy o pomocy, przyjechało sporo zawodników z Ukrainy, część zawodników, którzy przebywa tutaj w Polsce i w Opolu i w Białymstoku. Będziemy mieli 48 zawodników łącznie z 5 klubów z całej Ukrainy. Kategorie wiekowe od 14 do roku życia, czyli ta kategoria młodzik do seniora włącznie. Prowadzić takie mistrzostwo na terenie Ukrainy no, trochę nie wypada, ponieważ to jest ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję, no to decyzja taka wspólna. To ostatni rok pokazał, że większość decyzji i politycznych, i w zakresie sportu, ochrony zdrowia tam, i militarnej tam polityki no, podejmujemy raczej wspólnie. Mhm. Bo walczymy z tym wszystkim wspólnie. I oczywiście jesteśmy wdzięczni stronie polskiej za takie wsparcie, no jeżeli chodzi teraz o sport, to o naszych sportowców. Dzisiaj tu przyjechali reprezentanci kilku klubów z Ukrainy. To też ważne, żeby pokazywać, że ten sport jako short track też jest sportem, który ma miejsce w Ukrainie, prawda? Bo w Polsce cieszy się popularnością, a Ukraińcy też mają sporo sukcesów. Ten sport jest też u nas na dość wysokim poziomie. Więc, no mówię, jeszcze raz cieszę się, że jesteśmy tutaj, na tym przepięknym sztucznym lodowisku. Jesteśmy wdzięczni władzom miasta i polskiemu środowisku sportowemu za to wsparcie, które mamy obecnie. Opole wspiera w ogóle Ukrainę w walce o wolność i wspiera uchodźców, którzy są w Opolu i to od roku robimy, ale też pamiętajmy, że to, co się dzieje za naszą granicą, też to nie jest całe życie, że Ukraina to jest naród, który na co dzień prowadzi normalne życie, stara się na tyle, ile może. W związku z tym pokazują, walczą, starają się tak jakby w zawodach sportowych uczestniczyć i występy Ligi Mistrzów ukraińskich klubów, co dla naszych klubów jest nie do osiągnięcia i w tym wypadku, tak jak tu w Opolu, zawody short track, co nas bardzo cieszy, bo sami mamy klub szortrakowy. I w tym punkcie chciałem podkreślić, że to jest współpraca, bo to nie my pomagamy, to sobie wzajemnie pomagamy, bo trenerzy ukraińscy są w Opolu, szkolą naszych młodych szortrakowców, więc jest to wymiana taka obopólna, korzystna dla obu stron. Tym bardziej to cieszy, bo przecież to tylko wzmacnia przyjaźń między nami. Olek, pierwsze to gratulacje, bo wiedziałem, że półfinał poszedł jak spłatka. Półfinał będzie nie tak ciężko, bo to jest jak rozgrywiczka. Teraz będzie finał. Mam spodziewanie na to, że będzie pierwszym. Rywali, których tutaj miałeś w półfinale i których będziesz miał w finale, znasz? To są twoi koledzy? Wiesz, na co ich stać i czy masz szansę na zwycięstwo i zdobycie tytułu Mistrza Ukrainy? Tak, to ja wszystko znam, bo my trenujemy. Oni trenują w Białymstoku, my trenujemy w Opolu. Dystans 1500 metrów to jest pierwszy. Na jakich jeszcze będziesz startował dystansach? Jeszcze będzie 1000 i 500 metrów. A który dla ciebie jest najlepszy, ten najkrótszy, czy właśnie ten najdłuższy? No, dla mnie najlepsze ogólnie to wszystko, ale no 1500. Jak trafiłeś do Opola, bo przyjechałeś z Kijowa po rozpoczęciu wojny? Tak, tak. Jak wojna zaczynała, to my wszystko teamem, wszystko komandę dojechali do Opola. Tutaj jest bardzo dobry trener, tutaj jest bardzo dobry klub Opola. No ja jest bardzo szczęśliwym tutaj. Ja startował, ale ja te trenuję z kadrowych szortreków, ale mam zawody tutaj w Polsce. Dla mnie to było najważniejsze starty na Mistrzostwie Świata, bo mam bardzo dobrą formę. Dziękuję kadrowych short tracków, bo to ich praca jest. A powiedz, jak trafiłeś do short tracku? Czemu nie piłka nożna, bo jesteś z Kijowa, mogłeś pójść do Dynama? Czemu nie jakaś inna dyscyplina sportu? Czemu pokochałeś short track? Moja matka zna trenerkę z short tracku i trenerka powiedziała, że my możemy być short tracku, bo to jest bardzo taki ciężki sport, ale jest interesujący sport. To taki short track, teraz już lubię tego. A ile miałeś lat, jak pierwszy raz przyszedłeś na lodowisko, na short track? Już 14 lat short tracku mamy. Czyli ile lat już trenujesz? Już trenuję 15. Oczywiście najważniejsze byłoby to, żebyście jak najszybciej wrócili do siebie na Ukrainę. To jest chyba najważniejsze, bo każdy z was o tym marzy. Ale jak ci się pracuje tutaj i żyje w Polsce, w Opolu? Bardzo dobre tutaj jest, bo ja już mówił, co tu jest bardzo dobry klub,
bardzo dobra federacja szatrykowa. I jak będzie tutaj dobrze, to zostawiam. Zostawiam się wszystko komandę, wszystko teamem, zostawiam tutaj, będę trenować.